Wow, cóż to był za klasyk. Real Madrid, a w zasadzie Jude Bellingham, ograł Barcelonę 2-1 w wyjeździe. Fura rzeczy działa się w tym spotkaniu, nie da się ukryć i nawet nie wiem od czego zacząć. Może zacznijmy od początku, czyli od prowadzenia Barcelony i w ogóle od tej pierwszej połowy. Na pierwszą połowę i w ogóle na cały mecz Barcelona wyszła z Araujo i Cancelo w jednym składzie. Araujo wylądował na prawej obronie, a Cancelo na prawym skrzydle. Było sporo dywagacji dotyczących tego, czy Cancelo będzie grał na tej prawej obronie, czy zasiądzie na ławce i Araujo w ramach planu anty-Vinicius wystąpi. Okazało się, że pojawili się jeden i drugi. Wydaje mi się to bardzo logiczne. Cancelo, zwłaszcza w drugiej połowie, wyglądał dobrze. No i też przy tym, jak Real broni dośrodkowania, no to oczywistym chyba było, że Cancelo zagrać musi. No i nie da się ukryć, że pierwsza połowa była w ogóle nie zaskakująca, bo nigdy mnie nie zaskoczy to, że Xavi był w stanie zaskoczyć Ancelottiego taktyką. No pod dyktando gospodarzy prowadzone było to spotkanie. Najpierw bramka absolutnie idiotyczna, jeżeli chodzi o to, jak w obronie zagrali Blancos. Już pomijam nawet ten haniebny i nieudany wślizg Alaby, ale Gündogan, wszyscy wiedzą, że lubi takie wejścia w pole karne. Wchodził w to pole karne mniej więcej 3 miesiące i tak nikt nie był w stanie załatać tej dziury, tego korytarza, którym Niemiec wbiegł. Potem jeszcze Fermin zaliczył strzał w słupek. Fermin, który zagrał znowu dobry mecz i mam takie poczucie, że Barcelonie bardzo brakowało takiego piłkarza i że Fermin będzie ważny nawet jak wszyscy będą zdrowi, bo to jest taki piłkarz, który gra bardzo bezpośredni futbol, wiecie, szybko pozbywa się piłki, lubi dłuższe podania, lubi też strzelić i ta jego bezpośrednia bardzo metoda gry w piłkę nie wynika z jego ograniczeń technicznych jednocześnie, także bardzo dobry to piłkarz i na pewno Barca będzie miała sporo pożytku z niego. Ale wracając do prawej strony, no Vinicius większość spotkania był w kieszeni Araujo, czyli to był jeden z tych meczów. Fantastyczny mecz grał Gavi, który bardzo długo, całkowicie niemal wyłączył Bellingama z gry. No i patrząc na to, z jakimi problemami kadrowymi zmagała się Barcelona, no to nic tylko oklaski i wyrazy uznania za tę pierwszą połowę, zwłaszcza, że mówię, był jeszcze słupek i wydaje mi się, że powinien być karny też dla Barcelony po faulu Tchouameniego na Araujo w polu karnym pod koniec pierwszej połowy. Karnego ostatecznie nie było nawet VAR-u, co jest dosyć zaskakujące, ale też z drugiej strony, no nie wiem, ja bym gwiznął, ale bardzo trudno jest za takie starcie w tym sezonie dostać rzut karny, także nie wiem, może chodzi o to, że uznano, że to nie był wystarczający kontakt, no nie wiem, dla mnie karny być powinien, no ale już mniejsza. Przyszła druga połowa i no Real dużo więcej pokazał w tej drugiej połowie oczywiście. No pokazał przede wszystkim Jude'a Bellingama. Jude Bellingham, który najpierw wpuścił, no torpedo, rakietą pocisk z tych, nie wiem, 30 jakichś metrów i pokonał ter Stegena. I to był moment, w którym dosyć wyraźnie zmieniło się momentum tego spotkania. Dynamika Real dużo więcej tego meczu miał pod kontrolą od momentu strzelania tej bramki, co nie jest niczym szokującym. Tak naprawdę często się tak w piłce nożnej zdarza, że bramka bardzo zmienia dynamikę. Tak swoją drogą wydaje mi się, że ter Stegen to jest taki bramkarz, po którym można by się spodziewać, że mógłby ten strzał wyciągnąć, bo to było naprawdę potężne uderzenie, ale jednak nie w zasięgu Niemca. I nie traktujcie tego jako mnie znęcającego się nad ter Stegenem. Po prostu fakt, że uważam, że była szansa na to, żeby to bronił, to jest bardziej komplement dla Niemca, bo na tyle wysoko go cenię. No ale na szczęście w moim odczuciu, jako kibica Realu, Niemcowi nie udało się tego strzału wyjąć. No a potem wyszło skorzystanie z tego, że Xavi uznał z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu, że Oriol Romeu powinien wejść na boisko. Ten zupełnie zapomniał o istnieniu Bellingama i Bellingham bardzo głupiego tego gola na 1-2 strzelił, ale strzelił i bardzo mi się też podobało, zwłaszcza po tym golu na 1-1, gdzie strzelił naprawdę niesamowitą bramkę i w dosyć spokojny sposób na początku celebrował gola Bellingham. No widać, że to jest gość, który jest bardzo spokojny i bardzo pewny siebie, bardzo świadomy swojej jakości. Bardzo to było fajne. Barcelona po przerwie też miała sporo okazji. Wydaje mi się, że to był mecz raczej na remis, być może nawet na zwycięstwo Barcelony. No ale piłka jest jaka jest, to nie jest wina Realu, że skuteczność Barcelony była niższa. Jest naprawdę masa rzeczy tutaj do omówienia, a nie chcę robić godzinnego filmu. Można mówić o Feliksie, który miewał momenty, ale generalnie zagrał takie sobie spotkanie, o Carvajalu, który trzyma formę, przed przerwą był możliwy, że nawet najlepszy na boisku, o tym, że w końcu Chouameniemu musi wejść jakiś strzał z dystansu w Realu, bo gość to ma, oddał kolejny dobry strzał, tym razem ter Stegen go obronił, ale no czekam bardzo mocno na bramkę Chouameniego. Można też mówić o dosyć słabym, wydaje mi się, wejściu Lewandowskiego, trochę fajnych sytuacji zmarnował, nie bramkowych, ale no po prostu zepsuł trochę akcji, ale też świeżo po kontuzji, nie ma co się nad nim znęcać chyba. No i cóż, z punktu widzenia ligowej tabeli jest to wyjątkowo ważne zwycięstwo. Real odskakuje Barcelonie, Real ma już z głowy El Clasico poza swoim terenem i w ostatnich latach tak bywa, że bycie gospodarzem nie jest atutem w tych meczach, no ale jednak wiadomo, fajniej grać u siebie, także dobrze, że jest odklepany ten wyjazdowy klasyk i że odklepany w tak dobry sposób. No mógłbym jeszcze o kilku innych piłkarzach rozmawiać, na pewno będziecie w komentarzach pisali o poszczególnych sytuacjach, na które tutaj nie ma miejsca, bo mówię, nie chcę robić godzinnego filmu, ale jeżeli miałbym o jednym piłkarzu wspomnieć, no to Eduardo Camavinga w dużym stopniu odmienił to spotkanie moim zdaniem. Dużo dobrego z przodu, dużo dobrego z tyłu również, jasne, nie był idealny, tam parę strat się zdarzyło, ale nadał taką dynamikę po tej lewej stronie. No widać było, że to jest piłkarz o klasę lepszy, jeżeli tylko gra dobry mecz od Ferlanda Mendiego. Koniec końców wydaje mi się, że to Xavi był głównym aktorem tego spotkania. To Xavi sprawił swoimi decyzjami, że Barcelona była dużo lepsza w pierwszej połowie i to Xavi też sprawił, że Real został podpięty pod tlen i po przerwie był w stanie ten mecz po prostu wygrać. Jeżeli to jest naprawdę ogarnięty trener, to wydaje mi się, że sporo nauki z tej konfrontacji może wyciągnąć. Ale to nie mój problem. Ja się cieszę nadal, że Bellingham to jest taki gość, na którym nie robi wrażenia to, że jest zupełnie nieobecny, że jest duchem w zasadzie przez niemal całe spotkanie, ale wystarczą dwa momenty, żeby dać zwycięstwo. No potem się poznaje piłkarzy wybitnych. A Jude Bellingham już teraz wydaje mi się, że wszyscy możemy bezdyskusyjnie stwierdzić, że jest piłkarzem po prostu wybitnym. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.